Pułkownik Stanisław Wecki. 13 lat więzienia. Umiera w tymże więzieniu na skutek zadanych ran i tortur. Major Zefiryn Mahalla. Wyrok śmierci. Major Andrzej Czajkowski. Wyrok śmierci. Major Karol Sęk. Wyrok śmierci. I wielu, wielu innych polskich bohaterów, których krew znajduje się na rękach, znajdowała się na rękach Stefana Michnika. O tym w dzisiejszym programie. To jest rozmowa PCH24. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Tomasz Panfil, między innymi Biuro Edukacji Narodowej IPN. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry. Ja również się kłaniam panu oraz naszym oglądaczom. Szanowni Państwo, dzisiaj stanie się to, na co Państwo czekali od naprawdę dawna. Porozmawiamy w końcu. W końcu porozmawiamy o już dzisiaj, nie wiem, czy to będzie dobre określenie, panie profesorze, świętej nie pamięci będzie. Stefanie Michniku. Nie będzie. Dlaczego? No nie wiem, no nie jest świętej pamięci. O jakiej można, pamięci, przepraszam? A czy o zbrodniarzu komunistycznym można powiedzieć, że jest świętej pamięci? Chyba nie, podobnie jak o innych zbrodniarzach, niezależnie od tego, czy są koloru czerwonego, brunatnego, czarnego, czy jeszcze jakiegoś innego. Raczej nie mówimy świętej pamięci. Może... Ale panie profesorze, przepraszam, ale przecież Stefan Michnik według niektórych, a może nawet całkiem sporej części, odpokutował swoje winy. Przecież pracował w Radiu Wolna Europa. Przepraszam, panie Tomku, czy ja nie pomyliłem kanałów przypadkiem? Czy to jest TVN? Jakie ja tam logo widzę? Nie, to jest po prostu kolejna z moich prowokacji, panie profesorze. Tak, odpokutował, tak, popierał Solidarność. Ale możemy zawsze powiedzieć, że owszem, pracował w Radiu Wolna Europa i popierał Solidarność, ale potem bardzo gorąco poparł Komitet Obrony Demokracji. Więc zatoczył koło, wrócił do korzeni, do swojego podania, wrócił o przyjęcie do wojska, w którym pisał: byłem w Związku Radzieckim i chciałbym, żeby taki ustrój zapanował w Polsce. No więc ktoś, kto znaczną część swojego życia i swoje młode, gorliwe siły poświęcił na budowanie zbrodniczego ustroju w Polsce i bardzo chciał, żeby taki zbrodniczy ustrój w Polsce zapanował, to ja mimo wszystkich naszych chrześcijańskich odniesień, zobowiązań i wewnętrznych przekonań jednak o świętej pamięci mówić nie będę. Dobrze? Oczywiście. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I od teraz ja również nie będę. Aczkolwiek jeszcze jedna mała prowokacja. Przecież Stefan Michnik tłumaczył, że to była tylko młodzieńcza naiwność. Znaczy on to tłumaczył jeszcze troszeczkę inaczej, bo w jednym ze swoich ostatnich wywiadów jeszcze pod koniec XX wieku powiedział, że myślałem, że służę Polsce. No, ale kłamał. Możemy z czystym sumieniem i bez obawy o to, że przesadzę, powiedzieć, że kłamał, ponieważ wszystkie dokumenty, które po sobie pozostawił, podania, opinie, które o nim pisano, świadczą, że w ogóle nie myślał o służeniu Polsce. Jeżeli już komuś chciał służyć, to wyłącznie komunizmowi. I rzeczywiście to robił. W jego teczce personalnej zachowało się sporo opinii. Jako asesor Wojskowego Sądu Rejonowego podlegał okresowym ocenom. Co pół roku jego przełożeni wystawiali mu opinie i we wszystkich tych opiniach powtarzają się zwroty, że jest bardzo wyrobiony politycznie. Przypomnijmy, zwrot wyrobiony politycznie padający w roku 50, 51 czy 52 oznacza po prostu, że jest gorliwym stalinowcem. Nic innego, tłumacząc to na dzisiejszy język. No więc Stefan Michnik był gorliwym stalinowcem, wyrobiony politycznie. Bardzo z wielkim zapałem podchodził do swojej pracy, a przypomnijmy, jego praca polegała na skazywaniu na śmierć żołnierzy polskiego podziemia i to nie tylko tego antykomunistycznego, ale również polskiego podziemia niepodległościowego, tych, którzy przez
ten czas, kiedy młody Stefan Michnik przebywał w Związku Sowieckim i patrzył, jak piękny jest tamtejszy ustrój, to ci ludzie, których później on skazywał na śmierć, narażali się praktycznie każdego dnia, walcząc z Niemcami. Taką miał pracę, w tej swojej pracy starał być się bardzo gorliwy, co piszą jego przełożeni, nawet krytykują go troszeczkę za to, że był nadmiernie gorliwy, to znaczy nudziły go zwykłe, codzienne obowiązki administracyjne, zaniedbywał pisanie uzasadnień, wypełniać papierki, za co zresztą był karany. O, może niepotrzebnie to powiedziałem, bo za chwilę się będzie chciał mnie pan sprowokować i powie, że skoro ustrój stalinowski karał Stefana Michnika, to znaczy, że był on ofiarą stalinizmu. Uprzedziłem pańską prowokację, rozbroiłem granat, proszę już go więcej w moją stronę nie rzucać. Więc Stefan Michnik, tak, był karany za zaniedbywanie obowiązków biurokratycznych, natomiast jak pisali jego przełożeni, na przykład pułkownik Szyja Karliner, pisał, że rwie się do spraw poważnych, do wotowania, czyli orzekania w sprawach, w których, które mogły być poważne, w których stający przed sądem Polacy zagrożeni byli najwyższymi karami, karą śmierci. I w takich sprawach chciał Stefan Michnik orzekać. Nie w jakichś drobiazgach, nie w jakichś zwykłych przestępstwach, w tych, w których była szansa, że będzie mógł orzec karę śmierci wobec wroga ustroju, który tak bardzo ukochał, że chciałby, żeby w Polsce był wprowadzony. Można odnieść wrażenie, panie profesorze, że Stefan Michnik to jest spełnienie tych, po prostu spełnienie snów towarzysza Lenina, który powiedział, że u niego kucharka może być ministrem. No, Stefan Michnik nie był. Człowiek, nie który nie skończył kucharką. Nigdy studiów prawniczych, ale człowiek, który nigdy nie skończył studiów prawniczych, stał się sędzią, przedstawicielem wymiaru niesprawiedliwości, bo chyba tak to trzeba nazwać. Człowiek, który stał się z miejsca panem ludzkiego życia i śmierci. No, mamy jakiegoś pecha do elektryków. Stefan Michnik był elektrykiem. Zanim poszedł do wojska, pracował w elektrowni warszawskiej, dokładniej rzecz ujmując, w dziale liczników. Może to być śmieszne, ale śmieszne nie jest, ponieważ ktoś taki właśnie, tak jak słusznie pan zauważył, po 18 miesiącach przeszkolenia, przy czym no, trudno to nawet nazwać przeszkoleniem prawniczym, ponieważ ono w znacznej części polegało na indoktrynacji. Oni tam, ci przyszli sędziowie wojskowi, poznawali tam zasady marksizmu, leninizmu, stalinizmu, zapoznawali się z teorią o walce klas i o tym, że ta walka klas się zaostrza w miarę postępów w budowie socjalizmu i że oni w tej zaostrzającej się walce mają do odegrania wielką rolę, to znaczy muszą zwalczać wrogów socjalizmu. Trudno jest w ogóle mówić o prawnikach okresu stalinowskiego, tych młodych, takich jak Stefan Michnik. Przypomnijmy, urodzony we wrześniu 1929 roku, więc kiedy zaczyna orzekać, ma 22 lata niespełna. Czyli jest bardzo młodym człowiekiem po technikum elektrycznym i po 18-miesięcznym kursie, oficjalnie kursie prawniczym, w rzeczywistości właśnie kursie marksizmu, leninizmu, stalinizmu. I ten młody, gorliwy człowiek staje czy zasiada naprzeciwko podsądnych, którzy narażali życie, którzy byli ranni, którzy byli kawalerami wysokich orderów wojskowych i bez najmniejszych skrupułów w ich sprawach orzeka, skazując ich na śmierć. Powiedziałem, że trudno jest mówić o prawie. Trzeba by, to jest bardzo ciekawy problem, jest taka świetna książka adwokata obecnie Marcina Zaborskiego o ustroju sądów wojskowych. I on tam robi takie bardzo dobre podsumowanie, wykazując, że
prawo w Polsce powojennej nie miało nic wspólnego z prawdziwym prawem. Co zresztą łatwo jest sprawdzić. Polecam wszystkim naszym widzom, odszukajcie sobie Państwo w internecie gdzieś konstytucję z roku 1952, tę konstytucję, która obowiązywała w Polsce przez następnych blisko 40 lat. I zobaczcie, co tam jest wpisane jako zadania sądów. Myślę, że wielu z Państwa mogłoby się zdziwić, ponieważ w zadaniach sądów w Polsce komunistycznej, zwanej przez niektórych również Polską socjalistyczną, w ogóle nie ma mowy o wymierzaniu sprawiedliwości. Sądy w Polsce komunistycznej mają budować ustrój, mają wychowywać ludzi w wierze w to, że jest to ustrój najlepszy, najbardziej postępowy. Tam w ogóle nie ma mowy o tym, że sądy są, żeby spełniać najbardziej elementarną ludzką potrzebę, czyli zaspokajać poczucie sprawiedliwości. Nie od tego są sądy w Polsce Ludowej. I Stefan Michnik świetnie to wie, no w końcu półtora roku go w tym szkolili, żeby rozumiał, że chodzi o budowę komunizmu i zwalczanie tegoż komunizmu wrogów, czyli Polaków. Co robi? Krótko, bo sędzią jest rzeczywiście bardzo krótko, nieco ponad 2 lata, ale to wystarcza, to też jest dobry miernik jego gorliwości. Ostatni europejski nakaz aresztowania wystawiony przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ten nakaz aresztowania Stefana Michnika, zawierał 93 zarzuty. Znaczna część z nich, czy część z nich, według prokuratorów IPN-u Głównej Komisji, była zbrodniami komunistycznymi, zbrodniami ludobójstwa. 93 zarzuty, czego część zbrodni ludobójstwa, i to wszystko w zaledwie nieco ponad 2 lata. Widzimy młodego, żarliwego, gorliwego komunistę, który wcale nie chce służyć Polsce, tylko chce służyć sprawie Związku Sowieckiego, sprawie komunizmu. Można zupełnie spokojnie powiedzieć, że bezmiar niesprawiedliwości, zwany wymiarem sprawiedliwości w Polsce, jego głównym zadaniem było niewolenie społeczeństwa, niewolenie kraju, tak by był, żeby Polska była wierną, cichą, posłuszną kolonią Związku Sowieckiego, żeby była przyczółkiem komunizmu światowego. I można, znowu jest takie pojęcie, na pewno je nasi słuchacze czy widzowie znają, Janczar. Janczar to jest młody człowiek z wypranym mózgiem, wiernie służący swojemu panu. Więc Stefan Michnik jest takim janczarem komunizmu w Polsce. A co się, panie profesorze, stało po tych 2 latach oddanej pracy dla bezmiaru niesprawiedliwości, jak to pan powiedział, Stefana Michnika? Dlaczego komuniści zrezygnowali z tak gorliwego towarzysza, z jego usług? Nie, oczywiście, że nie zrezygnowali. Po prostu przeszedł do innych prac. Przez czas jakiś był nadal pracownikiem ówczesnego właśnie bezmiaru niesprawiedliwości, był szefem gabinetu w uczelniach komunistycznych, mimo że przypomnijmy, miał maturę, nie miał skończonych studiów, więc pracował w szkolnictwie wyższym, można powiedzieć, przygotowywał materiały związane z nauczaniem ówczesnego prawa. Potem przechodził sobie do innych prac, zaczepił się w wydawnictwie, potem pracował w PZU jako likwidator szkód, bodajże w oddziale pruszkowskim. I tak aż do 1968 roku wielka krzywda mu się nie działa, mimo że... I tu przypomnijmy jeszcze bardzo ciekawy fakt. Był jednym z wymienionych i chyba najmłodszym wymienionym w tak zwanym raporcie Mazura. Czyli raport Mazura, przypomnijmy, to taka
trochę maskirowka, trochę zasłona dymna. Po październiku 1956 roku komuniści dobrze wyczuli nastroje społeczne i wiedzieli, że trzeba kogoś zrzucić z sań pędzącego naprzód komunizmu, tak żeby społeczeństwo polskie miało poczucie, że oto komuniści się rozliczyli i tych najgorszych komunistów właśnie z tych sań zrzucili. No i wśród zrzucanych z sań gorliwych komunistów, wskazanych z imienia i nazwiska, jako ten, który dopuszczał się przestępstw sądowych obok innych, właśnie Karlinera czy pani Wolińskiej, był Stefan Michnik. No ale to tylko tyle właściwie mu się stało, tak? Wymieniono go w tym raporcie Mazura z 1957 roku jako gorliwego komunistę, jako sędziego, który łamał procedury, nawet procedury komunistyczne, po czym przeszedł do innych, mniej lub bardziej odpowiedzialnych zadań, które wypełniał do roku 1968, kiedy postanowił z Polski wyjechać i zgłosił się z prośbą o wizę na wyjazd do Izraela. Ale panie profesorze, zanim przejdziemy do roku 69, to co pan przed chwilą powiedział, gorliwi komuniści byli najgorsi, czyli zwykli komuniści są mniej gorsi czy lepsi? Zwykli komuniści zrzucali z sań tych najgorszych komunistów. W gruncie rzeczy to byli tacy sami komuniści. No, troszeczkę przekornie przyjąłem optykę komunistów udających odwilżowców, tak? W końcu no nie mamy chyba złudzeń. To Polacy w 1956 roku mieli złudzenia, tak? Uwierzyli, że jeden z najgorszych polskich komunistów, czyli Władysław Gomułka, pseudokonspiracyjny Wiesław, jest mężem opatrznościowym. Uwierzyli, że Gomułka, który w roku 1945 walił pięścią w stół i krzyczał, że władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Możecie krzyczeć, że leje się krew Polaków i patriotów, że NKWD wsadza do obozów, a krzyczcie sobie, to i tak nas nie zawróci z obranej drogi. Tak mówił, częściowo sparafrazowałem, streściłem jego wypowiedź, ale tak mówił Gomułka w 1945. 11 lat później tenże Gomułka w oczach Polaków stał się ofiarą stalinizmu, no bo siedział w więzieniu, prawda? No Polacy to ludzie łagodni i troszeczkę naiwni. Ten manewr z gorliwymi komunistami, którzy trafiają do więzienia i stają się później symbolami opozycji wobec ustroju, powtarzał nam się w przyszłości, czy powtarzał nam się w naszej historii nieraz. Przypomnijmy, że Karol Modzelewski i Jacek Kuroń poszli do więzienia za to, że skrytykowali Gomułkę, prawda? No i to stało się ich tytułem do chwały. Natomiast jak przeczytamy ich krytykę Gomułki, to dopiero możemy się zdziwić, ponieważ Jacek Kuroń i Karol Modzelewski skrytykowali Gomułkę za to, że odchodzi od ideałów stalinizmu. Na tym polegała ich krytyka. No i ponieważ towarzysz Wiesław nie znosił żadnej krytyki, więc wsadził Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia do więzienia, dzięki czemu mogli później odgrywać rolę ofiar systemu. Stefana Michnika do więzienia nie wsadzono, wymieniono go tylko jako gorliwego sędziego stalinowskiego w raporcie Mazura. No więc może dlatego nie antykomunistycznej, ale wierzcie mi państwo, niewiele brakowało, abyśmy dzisiaj rzeczywiście byli odsądzeni od czci i wiary za to, że nie chcemy mówić o nim świętej pamięci. Panie profesorze, wielu obrońców Stefana Michnika mówi, że no przecież tacy ludzie jak pan przesadzają, ponieważ Stefan Michnik nie każdego skazywał na śmierć. Co tak się stało, panie profesorze, tak jest, z jego gorliwością? Skoro to był tak gorliwy komunista, jest, dlaczego okazywał prawo łaski stary i dawał 15 lat więzienia? Stary dowcip po tym, jak Baca przychodzi do Komitetu Wojewódzkiego Partii i mówi, że chce dostać krzyż zasługi. A pytają za co? No bo kiedyś idę sobie, patrzę, siedzi na skraju przepaści Lenin i mogłem go zepchnąć, a nie zepchnąłem. No więc tak. Mhm.
Stefan Michnik nie każdego skazywał na karę śmierci. No i dzisiaj No dla i jego tyle. obrońców to koronny argument, że jednak nie był taki zły. Tak, niektórych polskich patriotów skazywał tylko na długoletnie więzienie. Tak, rzeczywiście. No bo skazywał tylko tych najgorszych. Najgorszych polskich patriotów, tak. Znaczy najlepszych polskich patriotów skazywał na karę śmierci, a tych może mniej patriotycznych tylko na długoletnie więzienie. No dobrze, no panie Tomku, nie będziemy podejmować narracji urągającej elementarnej logice i temu, o co wspomniałem wcześniej, noszonemu przez każdego z nas w środku takiemu naiwnemu poczuciu sprawiedliwości, które mówi, że zło powinno być karane, a dobro nagradzane. Stefan Michnik tę zasadę, zgodnie zresztą z dialektyką komunistyczną, stosuje odwrotnie. Wysługuje się złu, a prześladuje dobro. Żaden to tytuł do chwały. Chyba się wszyscy z tym zgodzimy. Oczywiście, panie profesorze, ale mnie się wydaje po prostu, że trzeba o tym jednak dużo mówić, ponieważ odniosłem wrażenie, że duża część z polskiego społeczeństwa, kiedy to pojawiła się informacja, że Stefan Michnik zmarł, no to można było to na niektórych polskojęzycznych portalach przeczytać. O, zmarł tutaj Polak, brat Adama Michnika. No w sumie nie wiemy, co zrobił, ale tam jakiś IPN właśnie starszego pana, nie wiadomo za co, nie wiadomo po co, do końca życia prześladował, chciał ścigać, chciał za coś ukarać. A przecież ten człowiek działał zgodnie, mimo że... Tu się właśnie uśmiecham, raport Mazura wskazuje na coś innego, ale jest podnoszone, że działał niezgodnie. Tak, ale no oni podkreślają, nie. że działał zgodnie z ówczesnym nie. prawem, czego od niego chcemy. Na tym właśnie, no właśnie polega, powiedzmy, ironia historii. Raport Mazura wskazuje tych sędziów, którzy działali niezgodnie. Oj, za chwilę się zapędzimy w komplikowane rozumowanie logiczne, ponieważ wspomniany przeze mnie pan mecenas Zaborski w swoim doktoracie bardzo pięknie udowadnia, że sądy wojskowe były nielegalne. To znaczy podstawy prawne, na których działały sądy wojskowe, były nielegalne. Podstawa prawna była błędna, ułomna, niepełna. Oczywiście moglibyśmy się cofnąć aż do zamachu stanu, zwanego w niektórych kręgach manifestem PKWN. No i wtedy to jest logiczne, prawda? Jeżeli uznajemy manifest PKWN za akt wydany przez gromadę zamachowców obalających legalny rząd Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, przejmujących władzę siłą, no więc wszystko, co później ta banda przestępców zwana Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego robi, jest również nielegalna, nieprawowita, niezgodna z prawem. Natomiast, no właśnie, ta ironia polega na tym, że komuniści tak byli pewni siebie, że nawet niektóre swoje instytucje budowali w sposób niezgodny z przyjętym przez siebie nielegalnym prawem. No, logicznie rzecz biorąc, to może się okazać, że praca w... No dobra, została... W komunizmie jest miejsce na logikę, panie profesorze. Tak. Nie, komunizm oczywiście nie jest miejscem logiki. W komunizmie panuje dialektyka, która jest śmiertelnym wrogiem logiki, więc... Zresztą logika połamałaby sobie ręce, nogi, gdyby próbowała rozsupłać system komunistyczny i dojść z nim do jakiegoś ładu. Generalnie, raport Mazura, to są, w nim są wskazani ludzie, którzy wedle innych komunistów byli najgorszymi komunistami. Oczywiście to wcale nie znaczy, że ci inni komuniści są dobrymi komunistami. Nie, nie ma dobrych komunistów. Z definicji komunista służy złu. Natomiast można powiedzieć, że w pewien sposób Stefan Michnik był ofiarą. To przypadek. No, równie dobrze mógł się w tym raporcie znaleźć, albo się mógł nie znaleźć. Ci, których tam wskazano, to wcale nie znaczy, że byli najgorszymi
oprawcami czy mordercami w togach. Nie, w raporcie Mazura nie wskazano tych, którzy na przykład wydawali najwięcej wyroków śmierci. W raporcie Mazura nie znalazł się na przykład rekordzista, no ile można użyć tego słowa w rozmowie o tak smutnej materii, czyli Mieczysław Widaj. Mieczysław Widaj wydał 106 wyroków śmierci, Stefan Michnik zaledwie 7, więc... Zaledwie. Zaledwie, tak, oczywiście, cudzysłów. Ale Widaja w tym raporcie nie ma, a Michnik jest. Po prostu, no, na niego padło, tak? Padło na kilku, trzeba było wskazać kilku sędziów, kilku prokuratorów, kilku sędziów wojskowych, kilku cywilnych. Akurat znaleziono Michnika. Nie wiemy dlaczego tak się stało. Może miał nie dość mocne plecy i stał się kozłem ofiarnych swoich kumpli. Przepraszam za taki język, no ale mówimy o sitwie. Nie mówimy o jakiejś uczciwym towarzystwie, tylko mówimy o sitwie, mafii. Mówimy o zbrodniarzach komunistycznych. Więc to są takie troszeczkę porachunki mafijne, prawda? Odstrzeliwujemy tych, którzy w danej chwili są nam niepotrzebni, rzucamy ich na pozarcie, piętnujemy, wystawiamy. O, niech społeczeństwo widzi, że się rozliczamy z przeszłością. Żadne to rozliczenie, no, po prostu tak jak użyłem trochę, może niepotrzebnie, rusycyzmu, maskirowka, tak? Wystawiamy kilku po to, żeby uwaga społeczna skupiła się na tych kilku, a my dalej robimy swoje w najlepsze, budując komunizm. Tyle. Dodajmy jeszcze, żeby pan nie chciał jeszcze dalej bronić Stefana Michnika. Nie bronię, ja tylko prowokuję, panie profesorze. Uzupełnijmy jeszcze może jego życiorys o taki fakt, że był jeszcze Kazimierczakiem. Kazimierczak był to jego pseudonim, ponieważ gorliwy komunista Stefan Michnik dał się zwerbować w tej pseudoszkole prawniczej na donosiciela. Główny Zarząd Informacji Wojskowej, czyli odpowiednik UB w wojsku, stwierdził, że to jest świetny materiał na donosiciela i mamy jego drugą teczkę personalną właśnie jako teczkę agenta, a później rezydenta, w której go werbują. Oczywiście werbują go na zasadzie przekonań, jest gorliwym komunistą, będzie z nami współpracował i donosił na kolegów. I Stefan Michnik na kolegów zapewne donosi. Dlaczego słówko zapewne? Ponieważ teczki pracy agenta nie mamy. Donosy, każdy agent miał dwie teczki, teczkę personalną i teczkę pracy. Z dokumentów Stefana Michnika zachowała się teczka personalna, w której wprawdzie nie ma donosów, ale na przykład są nagrody pieniężne. No, nie daje się nagród pieniężnych komuś, kto jest bierny, kto nic nie robi. Nagrody pieniężne, bezpieka ówczesna, zarówno cywilna, jak i wojskowa, dawała tym, którzy byli szczególnie gorliwi w wypełnianiu swych donosicielskich obowiązków. I zapewne młody Stefan Michnik gorliwie na kolegów z tejże komunistycznej szkółki donosił, skoro dwa razy był uhonorowany nagrodą pieniężną. I to wiemy, bezspornie są dokumenty. A może wygrał w Totolotka, jak inny elektryk? Nie. No w teczce tego drugiego elektryka. Też są pokwitowania pieniędzy, ale z tego co wiem, nie znaleziono żadnego kuponu z zakreślonymi cyferkami. Więc twierdzę, no dobra, zostawmy sobie ten wątek. Później z Stefana Michnika, już kiedy pracował w sądzie, w warszawskim sądzie rejonowym wojskowym, z listy agentów wykreślono, ale uzasadniając to tym, że ponieważ on sam należy do partii i pracuje w sądzie, w którym jest blisko 100% partyjnych, no to już nie ma co korzystać z jego usług, no bo nie ma na kogo donosić, prawda, skoro sami swoi wokół są, więc go z listy agentury wykreślano, ale ma również i taki epizod w swoim życiu gorliwego komunisty, jak bycie agentem najgorszej z instytucji bezpieczeństwa, no bezpieczeństwa oczywiście stosujemy tutaj terminologię ówczesną. Dzisiaj mówimy
że główny zarząd informacji wojskowej był jedną z najgorszych instytucji ówczesnego aparatu terroru. O, i teraz być może zobaczymy młodego Stefana Michnika we właściwym świetle. Panie profesorze, co takiego stało się w roku 68, że Stefan Michnik prosi o wizę do Izraela? Dlaczego jej nie dostaje? Dlaczego dopiero w 69 wyjeżdża do Szwecji? No nie, dostaje. Dostaje? Tam jest... No. Więc dlaczego Szwecja? To skoro wyjeżdża, to znaczy, że dostał. Czemu nie osiadł w Izraelu? No nie zapytamy go już. Być może szukał miejsca jakiegoś innego, bo tam jest o tyle skomplikowane, że pieniądze na podróż Stefan Michnik i jego rodzina dostają od ambasady Holandii. To ambasada Holandii popiera jego prośbę o wizę, ręcząc, że pokryje wszystkie koszty wizy, podróży i tak dalej. Więc tu mamy nieoczekiwanie jeszcze ambasadę Holandii, która zapewne chce ratować biednych, prześladowanych w Polsce Żydów właśnie przed tą władzą komunistyczną. Tu historia nam znowu chichocze, bo dziwne rzeczy się dzieją, prawda? W każdym razie ostatecznie Stefan Michnik do Izraela nie trafia, nie trafia też do Stanów Zjednoczonych, o czym, jak sam mówił w którymś z wywiadów, myślał, znajduje się w Szwecji i tam, jak wiemy, żyje sobie długo i dosyć spokojnie, aczkolwiek ta paskudna Polska co jakiś czas tam się próbuje upominać nieśmiała, żeby wydać zbrodniarza komunistycznego. Na szczęście demokratyczna Szwecja broni go jak niepodległości i mimo trzykrotnych prób polskich sądów Stefana Michnika nie wydaje. I dożywa tam on kresu swoich dni w domu spokojnej starości. Pytanie, oczywiście no, nasze chrześcijańskie miłosierdzie każe nam zastanowić się, czy może rzeczywiście Stefan Michnik odpokutował, bo wiek nie jest usprawiedliwieniem. Wiek raczej jest, powinien być dla nas wyrzutem sumienia. Ja też nie chciałbym, żeby starsi ludzie byli ścigani. Chciałbym, żeby ich ścigano wtedy, kiedy byli młodsi. Bo cóż to za usprawiedliwienie, że nie został pociągnięty do odpowiedzialności wtedy, kiedy tak blisko czynów karygodnych, których się dopuścił, jak to możliwe? No niestety, no, to jest temat pewnie nie na jedną, a na wiele innych rozmów. Dlaczego musimy ścigać starych ludzi? Ano dlatego, że wcześniej tym zbrodniarzom, przestępcom, zarówno nazistowskim, Niemcom, Ukraińcom, jak i również komunistycznym zbrodniarzom, pozwolono spokojnie i bezkarnie żyć. Dlaczego? Pozwolono, panie profesorze? Dlaczego, no, dlatego te 93 zarzuty, dlaczego te 93 zarzuty, o których pan już tutaj wspominał, w tym zarzuty o zbrodnie ludobójstwa, zostały postawione Stefanowi Michnikowi 2 czy też 3 lata przed jego śmiercią? Dlaczego dopiero wtedy, a nie na początku III RP? A to do mnie pytanie? Nie, to pytanie do polityków tworzących III RP. Do pana jako do pracownika IPN-u. Dlaczego dopiero proszę pana, dobrze, możemy się umówić na rozmowę o okrągłym stole, tak? Bardzo okrągły chętnie. Stół jako grzech pierworodny, jako piętno kainowe III Rzeczpospolitej. Okrągły stół jako umowa z komunistami, gwarantująca im bezkarność. To najkrótsza odpowiedź. A co gwarantowało, panie profesorze, oprócz bezkarności, wybielanie zbrodniarzy komunistycznych? Przecież przy okrągłym stole nie zasiadało pokolenie niektórych dziennikarzy, którzy dzisiaj nadal bronią Stefana Michnika, którzy między innymi atakowali pana profesora, kiedy to za sprawą Społecznego Trybunału Narodowego no, zrobiliście co mogliście, czyli osądziliście społecznie czyny zbrodni Stefana Michnika.
będę sobie to Przecież nie atakowali pana wpisywał w życiorys. koledzy Stefana Michnika, tylko młode pokolenie dziennikarzy lewicowych, liberalnych. Ale na zlecenie brata. Pozdrawiamy brata. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, ale panie profesorze, mimo wszystko ja nie rozumiem, jak można bronić no, ale zbrodniarza. Pracuje, jest pan dziennikarzem, panie redaktorze, zna pan pojęcie cyngli, zna pan zasady etosu, które dziennikarskiego, które w tej chwili możemy określić jako zbiorem teoretycznych, nieżyciowych zasad. Któż dzisiaj przestrzega zasad dziennikarskich? Ktoś ja. Daje pieniądze, pan. Tak, no jest jeszcze niewielu takich, PCH24. Którzy, chwała wam za to i dzięki Bogu, natomiast środowiska neoliberalne, powiedzmy, bądźmy poprawni politycznie, neoliberalne, znają jakieś zasady moralności, przecież wiemy doskonale o tym, tak, za przeżytek. No, no, dlaczego oni mają się zachowywać moralnie? Przecież jest interes do zrobienia, tak, trzeba walczyć o postęp, a postęp, jak wiemy, wymaga ofiar. To, że się po drodze kogoś opluje, niesłusznie oskarży, zmanipuluje teksty, wyrwie zdania z kontekstu, trudno, trudno. Postęp wymaga ofiar, a poza tym faszystów trzeba tępić i nawet jeżeli są uczciwymi ludźmi i nic nie zrobili, tylko pisali prawdę, to i tak ich trzeba tępić, bo są faszystami. A czemu są faszystami? Bo są przeciwko postępowi, czyli nam. No, już wspominaliśmy, panie Tomku, że logika i postęp komunistyczny, i dialektyka komunistyczna i postęp komunistyczny nie mają ze sobą nic wspólnego. Więc ja wiem z różnych źródeł, mówiąc kolokwialnie, że było wystawione na mnie zlecenie i ta kampania medialna była sterowana i uprawiana przez funkcjonariuszy medialnych, nie przez dziennikarzy, tylko przez funkcjonariuszy. Dziennikarz od funkcjonariusza różni się tym, że dziennikarz dąży do prawdy, a funkcjonariusz bierze pieniądze za to, żeby kłamać, tak? I pisać, i pisze za pieniądze. Nieważne, czy prawda, czy kłamstwo, ważne, że pisze to, co mu polecono. No, kiedyś sobie wpiszę może na koniec życia w rubrykę zasługi, że byłem, że Społeczny Trybunał Narodowy był jedynym organem, jeśli to tak można nazwać, który uznał Michnika, Stefana Michnika, sędziego Stefana Michnika, kapitana Stefana Michnika za winnego zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, mówiąc, niech nie brzmi to w uszach państwa, drodzy państwo, górnolotnie, bo tak naprawdę było. Właśnie pracuję nad książką poświęconą Andrzejowi Czajkowskiemu. Andrzej Czajkowski, żołnierz września, żołnierz Andersa, cichociemny, powstaniec warszawski, jeden z najwybitniejszych dowódców w czasie powstania warszawskiego na Mokotowie, emisariusz rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej do Polski, został zamordowany przez komunistów 10 października 1953 roku. Z rozkazem zamordowania Andrzeja Czajkowskiego, majora Andrzeja Czajkowskiego, kawalera Virtuti Militari, do więzienia na Rakowieckiej przyjechał właśnie Stefan Michnik. Był rok 53, łatwo policzyć, Stefan Michnik miał wówczas, właśnie skończył 24 lata, przywiózł rozkaz i był chyba, oprócz kata, który strzelał majorowi Czajkowskiemu w tył głowy, był ostatnim człowiekiem, który widział polskiego bohatera żywego. Do tej pory jeszcze nie odnaleźliśmy szczątków majora, nie zidentyfikowaliśmy ich. Także Stefan Michnik był, oprócz pijanego kata Drei, był ostatnim człowiekiem, który naszego bohatera widział. Taką rolę sam sobie wybrał. Nikt go nie zmuszał. Nie poszedł do wojska z poboru, zgłosił się na ochotnika, w podaniu pisząc, że on chce służyć sprawie komunizmu, że chce być prawnikiem i ścigać wrogów komunizmu. I robił to w ten sposób, że przyjeżdżał do więzienia na Rakowiecką,
z rozkazem zarządzenia egzekucji, asystowania przy wykonaniu wyroku. I to robił. Niech więc, panie profesorze, Pan Bóg będzie dla niego litościwy, ale tak jest. Sprawiedliwy. Tak jest. Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za wszystko, co zostało tutaj powiedziane i jednocześnie zapraszam już państwa teraz na kolejny odcinek naszego cyklu Lista Oprawców, w ramach którego rozmawialiśmy właśnie o postaci towarzysza, kapitana Stefana Michnika. Już nie użyję zwrotu świętej pamięci, niech zostanie po prostu towarzysz kapitan Stefan Michnik. W następnym odcinku z panem profesorem poruszymy życiorys bardzo ciekawej postaci. Chociaż nie wiem, panie profesorze, po raz kolejny, czy słowo ciekawa jest tutaj na miejscu. Helena. Wyjątkowo ciekawa. Wolińska. Wyjątkowo, tak. I jeszcze bardziej krwawa. Portal Polonia Christiana zachowuje parytety płciowe, więc będzie kobieta. Tak jest. Tak jest, panie profesorze. Bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, na sam koniec, jak zawsze, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, włączania powiadomień, komentowania i oceniania naszych materiałów wideo. Zapraszam również do wspierania najnowszej produkcji PCH24TV, którą jest film Lawendowa Mafia, opowiadający całą prawdę o homolobby w kościele. Jak to zrobić? Wystarczy tylko kliknąć w opis tej rozmowy. Ja nazywam się Tomasz Kolanek, z Panem Bogiem.